Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Czara Ognia na peceta. I to jest moje drugie przywitanie, dlatego że na pierwszym przywitaniu chciałem powiedzieć, że na konsolę, a przypomniałem sobie, że przecież na pececie gramy, że już teraz nie będziemy mieli ogrywania multum innych wersji, tylko skupiamy się tylko i wyłącznie na jednej wersji. Tak więc, moi drodzy, poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry. Porobiliśmy sobie tutaj trochę poziomów i oczywiście standardowo, jak to ja, musiałem trochę ponarzekać na sterowanie, jak i na to, że postacie, które rzekomo mają nam pomagać, tak naprawdę mają nas trochę w dupie i robią sobie co chcą. I tak, odblokowaliśmy sobie zakazany las, do którego moglibyśmy wejść, aczkolwiek ja wrócę się na dachy zamku Hogwarts i to nie bez powodu się wrócę. Ponieważ jest jedna rzecz, a raczej dwie rzeczy, które chcę zrobić, czyli zebrać dwie tarcze duże. I odkryłem to, ponieważ oglądałem sobie let's play u Seby. Tak więc Seba, tutaj masz pozdrowienia na początku. Ponieważ gdyby nie ty, to ja bym tego za cholerę nie ogarnął. Znowu się spotykamy. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. Tak, wiem, że się Moody ten... Parę tarcz do zebrania zostało. Spokojnie, mam to na uwadze. I zbierzemy sobie tutaj dwie tarcze, żeby już później niepotrzebnie nie wracać. Znaczy tak czy siak pewnie będziemy musieli wrócić, dlatego że w tym pierwszym poziomie to jest jeszcze przynajmniej jedna tarcza, którą musimy zebrać. Ale nie będziemy mogli teraz zebrać w tym momencie, dlatego że nie umiemy tego zaklęcia. Ale może się nauczymy w tej sesji, zobaczymy ile nam czasu starczy. Nagrywam to o 8.20. Tak, nagrywam to o 8.20 dnia 29 września. I według planu jutro 30 września o godzinie 15 wleci pierwszy odcinek z Czary Ognia. Dzisiaj przysiądę i zmontuję to. Nie ma to jak nagrywanie nie na zapas, tylko trochę na ostatnią chwilę, ale z drugiej strony potrzebowałem trochę przerwy od let's play, bo powiem wam, że byłem po prostu wykończony. I tak, za pomocą tych platform... Da się wyżej? Jeszcze wyżej? Akcja! A, przez to, że to jest tak krzywo, tak? To musi być aż tak prosto? Nie rozumiem. O, dobra, teraz Potter wszedł. Co jest? Co to miało być? No idź tam. Jezu, co on odwala? Ej, naprawdę, to już jest denerwujące. Jezu, Harry, co ty odpierdzielasz? Nie wiem, jeszcze prościej ja mam to zrobić, kurde, no... Nie ogarniam tego, naprawdę, ej. Ja się turbo głupi czuję przy tej gierce. Ja się naprawdę głupi czuję, grając w tę gierkę. Czy teraz będę mógł się tutaj dostać wyżej? O, nareszcie! Jezus Maria, ale... Ale ten Potter potrafi być wkurwiający, bez kitu. Przepraszam, że ja się tak wyrażam na początku odcinka, ale... Naprawdę, to mnie nieziemsko triggeruje, co teraz się dzieje. Początek odcinka, już jestem striggerowany. Naprawdę, ta gra... Ja coś czułem, że ta gra prędzej czy później mnie wkurwi, dosłownie. Zakazany las, zajebiście. Możemy pójść do zakazanego lasu, ale my jeszcze idziemy na dachy zamku Hogwartu. Dachy zamku Hogwart, Jezu, dobra. Jedziemy z koksem. A, znowu się spotykamy. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. No jest. I to nawet możemy zobaczyć info o poziomie. Mini tarcze 7x10. A, mini tarcze mamy 7x10, super, fajnie. Tak naprawdę nam trzech tarcz brakuje, żeby mieć wszystkie mini tarcze, ale powiem wam szczerze, że
Mam to w dupie, naprawdę. Jeszcze nie mieliście z czymś takim do czynienia? Serio, ja mam te mini tarcze trochę głęboko w dupie, ponieważ ja się skupiam tylko na tych większych. Po co? Bo nie chcę też sobie nie wiadomo jak długo... Nie chcę nie wiadomo też jak długo siedzieć w tych poziomach, no bo wolę też lecieć dalej z groma, nie ciągle tak siedzieć w jednym miejscu. To jest, niestety powiem wam, że... No kurczę. Jakbym robił live'a na przykład i robiłbym tę grę na 100%, to wtedy okej, okay, no to wtedy spoko. To mogę sobie nawet siedzieć i 5 godzin, chociaż podejrzewam, że nawet i to by mnie w końcu striggerowało. Oczywiście fasolki sobie pozbieramy. Pewnie, że tak. O, życie! Ho, ho, 11, kurde, ale my koksimy, normalnie przekokrzeni jesteśmy. Już nie wiem, co mam powiedzieć. Tak bardzo przekokrzony jestem. Naprawdę, tu sobie można życie tak zgrindować, że to jest mała głowa. I dobra, jak widzicie, tam u góry jest tarcza, no nie? No i dzięki let's playowi Sebastiana dowiedziałem się, jak to zrobić. Ale właśnie. Ale co chciałem powiedzieć? O, właśnie to chciałem powiedzieć. Kurde. To było chyba z drugiej strony, ten Camlot, prawda? Aż zobaczmy, cofnijmy się. Dobra, nie z drugiej strony, to tutaj było chyba. Chyba. Pewności nie mam. Bo, no nie pamiętam. Dobrze, wyleczmy się, wyleczmy się. Dobrze, to mi się podoba. Super, świetnie. Zarąbiście. Zawsze zapominam, że z dwóch stron są te ściany, no nie? Do zniszczenia. Dobra. I tu już jesteśmy na samym początku, czyli Camlot powinien być później. Więc idźmy tam. W trybie natychmiastowym. Salamandra, oczywiście, że kurde musi mi przyjść i uprzykrzeć życie, bo nie byłaby sobą, czyż nie? Daj, akcja. Dobrze. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Wybuchający garnek w ścianę oberwiesz ty. Nie wiem, coś na szybkości chciałem wymyśleć. Chciałem być śmieszny, ale nie wyszło. Daj mi następny garnek. Wingardium Leviosa. O Jezu, musiałem w ścianę walnąć, serio. Ja pierdzielę. No, ja coś czuję, że dzisiaj gra będzie po prostu przeciwko mnie, nie? To jest dzisiaj chyba mój pechowy dzień. I teraz tak. Chodźcie tu. Razem podniesiemy Camlot. Chodźcie tu. Jesteście? Patrzcie. Patrzcie na to, ja mogłem to od razu ogarnąć. Czemu ja tego wtedy nie zrobiłem? Zobaczcie, no kurde, przecież ten Camlot możemy w taki sposób podnieść. A tak to, kurde, myślałem, że tej tarczy nie da się zdobyć. Niepotrzebnie zresztą tak myślałem, bo da się ją zdobyć. I to nawet pokazuje w tym momencie, jak się ją da zdobyć. O. I stąd na pewno nie doskoczę, ponieważ Harry od więźnia Azkabanu, kurde, oduczył się skakać, bo jest, nie wiem, upośledzony chyba w tej wersji, w tej części. Chyba, że to jest inne uniwersum i tak naprawdę innym Harrym Potterem gramy. No wiecie, wszystko jest możliwe w świecie magii. Równie dobrze możemy grać Harrym Potterem z przeszłości. Jezus Maria. Wypierdalaj. Bardzo łagodnie mówiąc, wypierdalaj. Wingardium Leviosa. I teraz, czy ja doskoczę? Oczywiście, że doskoczę. Ło! Ej, ale fasolki tam bym zabrał.
A, zajebiście, tak zajebiście zabrałem, że ohoho, normalnie. Klękajcie narody. No i super. Kompetentny, Jezu, jestem kompetentny, naprawdę? Uhuhu. Trochę gra wysoko mierzy. Jeżeli chodzi o takie, kurde, rewelacje. No i dobra. Tu, co chciałem zrobić, to zrobiłem. I teraz, moi drodzy, lecimy na nową lokację, czyli zakazany las. Wypadałoby tam zerknąć, co się dzieje. I oczywiście na razie standardowo harem gramy. Myślę, że tutaj nie ma co przedłużać. Hagrid przyprowadził Harry'ego, Rona i Hermione do zakazanego lasu. Chciał im pokazać coś ważnego. Smoka. Rogogona węgierskiego. Okej, okay, Hagrid chciał nam pokazać smoka, super. Naprawdę. Ajajaj. Co mogło pójść nie tak? Powiedzcie mi, co mogło pójść nie tak? Hagrid, który chce nam pokazać jakieś niebezpieczne stworzenie. Co mogło, kuźwa, mać pójść nie tak? Powiedzcie mi, naprawdę, bo ja się zastanawiam. Tak szczerze. Myślę i ja nie wiem, co mogło pójść takiego. O, co to za przeciwnik? Czyrako bulwa. Co to jest czyrako bulwa? Jak w ogóle unicestwić tę czyrako bulwę? Tylko ja mogę? A, ty tak to się unicestwia. Co to kurde jest? Co to za... Znowu te błotory je tu przylazły? O, ale tarczę sobie to tak elegancko zebrałem, powiem szczerze. Czyrako bulwę teraz mogę tu rzucić. Kurde, no idźcie stąd. Matko boska. Kurde, zachciało im. Wingardium Leviosa. Idźcie. Paszą won mi stąd. Nikt was nie lubi. A tarczę tak sobie nie zbiorę, ponieważ potrzebuję... O właśnie. O właśnie tak. Traktum! No i... No idźcie stąd, kurde! O właśnie tak. Trzecia tarcza. Elegancko. Nie wiem szczerze, ile tych małych tarcz zbierzemy, ale na pewno interesują nas te większe. To mogę powiedzieć. Wiem, że się powtarzam, ale no... Chciałem tak dla przypomnienia powiedzieć, ponieważ ktoś mógł zapomnieć. A ja lubię czasami przypominać, żeby później nie było niepotrzebnie komentarzy, że... Ej, ale wspomnij o tym. Ej, ale wspomnij o tym. Ej, ale weź o tym wspomnij, co? Czemu te grzyby nie chcą się zniszczyć? Przecież celuję w tamtą stronę. A teraz z kolei nie mogę w tę stronę tak zrobić, ponieważ one te czyrako bulwy się ten nawzajem tutaj pocisną. O, teraz się udało. Super. Bardzo fajnie. Orchideus, kurde. Czemu ja mam wrażenie, że ta gra w końcu spowoduje, że ten... Że ja naprawdę faktycznie się wydrę dosłownie, tak jak, nie wiem, Przegryw, którego wczoraj na live oglądaliśmy i jego kompilację
Crasha Bandicoota. Takie mam dziwne wrażenie, że ja w końcu striggeruję się. Dobra, tamtędy widzę, że nie pójdziemy, więc trzeba iść tędy. Ciekawa jestem, co znajdziemy. Hermiono, a jak brzmi Glomodon? O, super, ej, złaź spod. Złaź. No nie, kurde, byłem... God damn it. A, ale tak to ja nie namierzę. Już dobra, bo też tu są te błotoryje zasrane. I oczywiście tędy nie wejdę, więc muszę iść naokoło. Bo jak żeby inaczej. A, czyli już się naokoło nie dostanę. Czyli co? Mogę powiedzieć sobie jasno, że zablokowałem sobie tam dojście do tarczy. A, bo tam tarcza jest, oczywiście. Ogień powoduje wybuch rany. Jestem jedną tarczę w plecy. Mini tarczę. No chyba, że jakoś magicznie się tam przedostanę. W sumie? A weź. W nich wyceluję, może coś. O, da to coś. Nie, tutaj tarczy nie ma. Wydawało mi się, że tutaj tarcza jest. A nie, jest! Dobrze widziałem po tym niebieskim, że tutaj coś, kurde, jest schowane. No! Jezus Maria! No, w końcu mogłem stąd wyjść. Serio, musiałem mieć aż 40 HP, naprawdę. Dobra, chodź tu. I tu. O, super. Idziemy dalej. Ha, zajebiście. Świetnie, po prostu. O kurde, no, dawaj. Jezus, co tu się dzieje? Aqua Eructo. Ja mam tylko 17 HP. Tylko 17 HP. Dobra, 19 już. Zmywajmy się! No to uciekajmy. Tylko zanim my uciekniemy, to oczywiście pewnie smok nas dowali prędzej czy później. Czy zechcielibyście rzucić Aqua Eructo, czy nie? Czy to jest zbyt wysokie progi jak na wasze nogi? Chciałbym pójść dalej, ponieważ Ron i Hermiona stwierdzili, że nie będą mi już towarzyszyć w mej podróży. Jakże mi szkoda ich bardzo. Sarkazm, ale nie. Ponieważ ja tu będę tracił życie, ja tu się będę poświęcał, a oni gówno zrobią w tym poziomie. I potem będę mógł przynajmniej powiedzieć, że ja coś zrobiłem, a... A, dobra, doszli już. Już nieważne, już nie będę ich obrażał. A mógłbym ich dalej pocisnąć. A, kurde, wiele słów mi się na język teraz ciśnie, żeby pojechać Rona i Hermione za to, że jak debile skończeni się zachowują. Ale powiedzmy, że tego nie zrobię. Powiedzmy, że będę tutaj jeszcze jakkolwiek spokojny. Ale moja cierpliwość się prędzej czy później skończy i będzie disna
Rona i Hermione. Obiecuję wam. A wy tam się, kurde, babrajcie z tymi błotoryjami, ja mam... Kurde... Idźcie stąd, kurde, przeszkadzajki zasrane. Naprawdę, ja rozumiem wszystko, że... Gierka nie powinna być aż tak łatwa jak poprzednie części, ale... Ja mam czasami wrażenie, że twórcy celowo chcą mu przykrzyć życie, żeby... Żebyś po prostu, nie wiem, jak najwięcej tych żyć tracił, bo tak. A wcale nie pomaga fakt, że Ron i Hermiona zachowują się jakby, kurde, no nie wiem. Jakby byli jacyś opóźnieni w rozwoju. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Orchideus! No oczywiście jeszcze ta Chiraco Bulwa. Dziwi mnie fakt, że ja nadal zapamiętałem tę nazwę. No dawaj. No i co, Hermiona, brzydko mówiąc, gówno zrobiłaś. No, teraz już coś możemy zdziałać bardziej. No właśnie, tylko teraz tym bardziej nie przejdę, więc trochę się to nie opłacało. Troszeczkę to było nieopłacalne. Trochę to był nieopłacalny interes, ale okej. Więc musimy chyba tutaj iść. O, tarcza, super. Oj, ale jestem uradowany. Ale przydałaby się większa tarcza. I to nawet... nie, w sumie jedna większa chyba. Ewentualnie dwie. No, coś takiego. Ewentualnie dwie. Da, tu jest następna Chiraco Bulwa. Ale zanim to błoto ryje, bo... Bo tak, bo już się pojawiły, to wypadałoby je jakkolwiek unicestwić. Orchideus! Miau! Miau! Pomóżmy sobie jakoś. I... Która Chiraco... Kurde! Au! O! Super! Pomogłem sobie, zajebiście. Siódma tarcza, jej! Na ile? Na 10, wow! Jakbym zebrał wszystkie, to bym miał wielką, ogromną tarczę i... I co chciałem powiedzieć, to to, że oczywiście... Cutscenka. Jak nie Chiraco Bulwy, jak nie jakieś tutaj inne błotoryje, to jeszcze salamandry, bo czemu by nie, no ten poziom przecież, no kurwa, nie oszukujmy się, ale ten poziom by źle wyglądał, gdyby tych przeciwników nie było, prawda? To wcale nie jest tak, że ten poziom byłby po prostu pewnie w pewnym sensie za łatwy, bo coś takiego by miało miejsce, ale z drugiej strony... you
A, to jest to. Lol, to po co ja tu idę? Po co ja sobie głowę zawracam takim czymś? Niepotrzebnie. Skupmy się lepiej teraz na innych rzeczach, jak na przykład te salamandry, które tutaj już stwierdziły, że się pojawią. Czemu by nie? Ja najpierw bym ugasił to oczywiście, ponieważ to jest miejsce, w którym te salamandry będą się przecież pojawiać, ta platforma. Ale oczywiście celownik działa sobie jak chce. Bo po co ma działać normalnie, skoro może działać nienormalnie, prawda? No i mogę sobie teraz tu iść, więc nara, mam was w dupie. Serio, wywalone w tych wrogów. Nie opłaca się z nimi walczyć nawet. Carpe retractum! Idźmy dalej, po prostu idźmy dalej przez siebie. A akcję sobie będę tutaj wszystko przyciągał. Dokładnie tak, tarczę tak samo sobie przyciągnę. Długi nawet ten poziom, powiem wam szczerze. Nawet długi ten poziom. Się zaraz okaże, że ja tu wszystkie tarcze przypadkowo zbiorę, w sensie te mini tarcze. A jest to, powiem wam szczerze, bardzo prawdopodobne i w ogóle to miejsce mi się bardzo podoba. W sensie to przejście przez to drzewo nad taką ogromną przepaścią. Wyobraźcie sobie teraz tak na dół spaść. Lol. To byłoby ciekawe, ale obawiam się, że po takim spadnięciu w dół to Harry Potter, no, mógłby zakończyć przygodę na Czarze Ognia. Sklątkę. Sklątka to jest. Absolutnie nie zgodzę się z tym. Ja bym to nazwał ognistym krabem nadal. Bo dla mnie to jest nadal ognisty krab i nie jest to jakaś sklątka, tylko kurde ognisty krab. Ale no, jeżeli twórcy chcą tak nazwać, to już niech ich będzie. Serio, po co? Pytam się, po co? Pytam się, no. Wingardium Leviosa! Aqua Eructo! Aqua Eructo! No co, musimy ugasić jego pragnienie, ta? I to tyle? Następne nowe lokacje zakazane. Ouuu. Zadania z lewitacji? Kurde, co my żeśmy tu odblokowali? Biegły. 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 Pozdrawiam S-Line'a, który w creepypaście z kośćmi tam mój czytał dokładnie pewną kwestię, mianowicie biegnę. Może Sylwek będzie to kiedyś oglądał, to się ucieszy. Harry postanowił ostrzec Cedrica przed pierwszym zadaniem turnieju. Smoki. Pierwszym zadaniem będą smoki. Po jednym dla każdego.